Suwalski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakończył dwumiesięczny remont i doposażanie siłowni. Koszt samych robót budowlanych i instalacyjnych wyniósł 280 tysięcy złotych, ale efekt jest. Komfort korzystania z miejskiej siłowni znacznie się poprawił. Jak nam powiedział zastępca dyrektora ośrodka, z dostępnych tutaj pomieszczeń i sprzętu korzysta około 2000 osób miesięcznie. Wśród nich zawodnicy lokalnych klubów sportowych, ale także sporo indywidualnych miłośników tego rodzaju aktywności fizycznej. Pomieszczenie zostało powiększone, wymieniliśmy podłogę na sportową, zamontowaliśmy rzecz niezwykle istotną, której tu bardzo brakowało, czyli wentylację i klimatyzację, bo z tym były olbrzymie problemy. Pojawiło się trochę nowych urządzeń treningowych, zakupiliśmy szereg urządzeń do ćwiczeń aerobowych z myślą o szczególnie paniach, które narzekały na to, że tych urządzeń brakowało, więc przybyły bieżnie, orbitreki, wioślarze i nie tylko. Troszkę urządzeń do treningu siłowego, ciężkiego treningu, a więc klatka do ćwiczenia przysiadu, specjalne sztangi typu hexbar. Na nowy sprzęt wydano 50 tysięcy złotych. Zmiany szczególnie chwalą sobie siatkarze Ślepska, których zastaliśmy w siłowni podczas treningu. Bardzo zadowolony jest także ich trener Mateusz Mielnik. Przychodzimy tutaj, bo bardzo dobre warunki, szczególnie po renowacji. Ja mam tą przyjemność, że mogłem pracować i wcześniej, bo 5 lat temu, a teraz no to zupełnie inaczej, aż weszło się dzisiaj na salę, to uśmiech sam na twarzy, bo jest odświeżone, nowe barwy, przyjemniej bardzo się pracuje, bo dla nas to jest też praca taka codzienna, więc im lepsze warunki, tym nam się będzie lepiej na pewno pracowało. Także cieszę się, że wszyscy jakby pracują nad tym, żeby te warunki każdy miał coraz lepsze. A dla nas tym bardziej komfortowo, że mamy tutaj siłownię przy hali, co dla mnie jako trenera jest jeszcze większym takim atutem, bo mogę połączyć sobie treningi siłowe z siatkówką, także w perspektywie przyszłości dla zespołu to jest bardzo dobre rozwiązanie. Trener siatkarzy chwali również nowy sprzęt. Mamy możliwość korzystania z dwóch stanowisk do przysiadu, co zawsze jest największym problemem na siłowni, bo jest to jedno z głównych naszych podstawowych ćwiczeń, a przeważnie jest jedno stanowisko i przy 14 osobach to robi się kolejka, robi się ścisk i ten trening się trochę rozkłada w czasie. Tutaj mamy dwa stanowiska, jest więcej dodatkowego sprzętu, także no dla mnie jako trenera super warunki. W planach ośrodka jest również remont drugiego pomieszczenia miejskiej siłowni. Drugie pomieszczenie, które jest dedykowane do treningu aerobowego, na razie czeka na swoją kolejkę. Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać środki. Być może za rok o tej porze będziemy mogli rozmawiać o ciągu dalszym, czyli o doprowadzeniu całej siłowni do takich standardów już XXI wieku.